Dobra, żartowałem. Dzień dobry, zaczynamy. Jest za dużo pytań przede wszystkim, Część śmieszkowatych musiałem sobie przełożyć na inny termin. Część się powtarzała, dam wam znać, to najwyżej będzie odnośnik do poprzedniego Q&A. Pytanie numer 1. Robert Siwiński pyta: witam wszystkich zielonych. Jeżeli zamierzasz zmienić rower na inny w tym roku, to na jaki i dlaczego? W tym roku raczej żadnych zmian nie będzie, aczkolwiek ten rok pokaże, jak będzie wyglądał kolejny rok. Bo może pójść to w dwie strony. Może pójść to bardziej w backpacking, bardziej w wyprawy i wtedy rower wyprawowy, backpackingowy, powiedzmy to rondo stalowy, by się do tego nadawał. Albo może pójść to w inną stronę. Może pójść to w ultra ściganko. Jak pójdzie w ultra ściganko, to przydałoby się coś lżejszego, więc będzie wymiana. Rondo karbonowy też jest całkiem ciekawą opcją. Kolejne pytanie. Co sądzisz o mostkach amortyzowanych? Warto wydać 200 zł na taki jak XLC Antishock. Mostki amortyzowane, sztyce amortyzowane, czy w ogóle jakieś amortyzatory dedykowane gravelom? Absolutnie stanowczo mówię nie. Po pierwsze, gravel to prosta konstrukcja, sztywna konstrukcja. On ma być szybki, ma się przemieszczać szybko po różnego rodzaju nawierzchniach. Do niczego nie są potrzebne jakieś amortyzowane mostki, to tylko po pierwsze wygląd, tragedia, wygląda to źle, wygląda to nieestetycznie. Po drugie waga, bo wszystko jest cięższe, bez sensu, nie widzę zastosowania. Jak ktoś sobie zawraca głowę i się ciągle przejmuje tym, czy będzie mu komfortowo na gravelu, czy nie będzie mu komfortowo na gravelu, to na gravelu najprawdopodobniej nigdy nie jeździł. Pytanie. Czemu Trinity w nowym Matrixie potrafi latać? Krystian odpowiada: myślałem, że ona nie żyje. Tu chyba podwójny spoiler poszedł, coś mi się wydaje. Moje zdanie jest takie, że ja Matrixa oglądałem, nie wiem, 10 lat temu, 15 lat temu, nie wiem, kiedy on tam wychodził, jak wychodził. No i wolałbym, żeby moje wspomnienie zostało takie, jakie jest teraz. Jestem przekonany, że nowy Matrix nic nowego nie wniesie. Kolejny odgrzewany kotlet. Nie, jakieś takie, nie interesują mnie takie produkcje wznawiane jakichś tam kultowych filmów. Czy jest jakaś strona www, w której uzyskam informacje na temat wszystkich, również lokalnych zawodów MTB i szosowych? Mam wrażenie, że MTB i szosa to pomału za chwilę będzie nisza w naszym kraju. Już gravel przejmuje władzę nad całkowicie panowanie nad światem. Czy są takie strony? Jest pełno takich stron z pewnością. Nie wiem, na ile one są aktualne i rzetelne, ale ja swego czasu pamiętam mtbxc.pl. Tam był kalendarz i to było dość szczegółowo opisywane. Czy wystartujesz w przełajach? Wczoraj Marek Konwa po raz 10 z rzędu mistrzem Polski. Nie ma człowieka w przełajach w Polsce, który by Marka pokonał. Jest Pan Tygrys, ale Pan Tygrys ostatnio coś problemy zdrowotne. Ja do przełajów się nie pcham, nie mój klimat zupełnie. Nie bawi mnie to w najmniejszym stopniu, nie jestem zainteresowany. Czym teraz myjesz napęd? Kiedyś, pamiętam, zachwalałeś piankę Fenwis, ale już ponad roku nie mam, a dystrybutor nie ma pojęcia, kiedy będzie, to chyba coś innego się przerzuciłeś. Piankę Fenwis zachwalałem i zachwalam dalej. Ze wszystkich preparatów, które używałem, faktycznie ta Fenwis pianka wypada najlepiej. Gdzieś tam mi się przewinęły jakieś po drodze w międzyczasie, aczkolwiek ja jeżdżę na wosku, a jak jeżdżę na wosku, to praktycznie napędu nie myję wcale, albo myję bardzo rzadko. Raz na 1500, raz na 2000 km nieraz, więc po prostu mam nawet z zeszłego roku piankę Fenwis, jeszcze jej nie wykorzystałem. Smooth Lube stosowałeś, chwalą się, że do 1000 km w szosie i 400 km w MTB. Łańcuch pomyka na tym wynalazku. Smooth Lube testuję od listopada, aczkolwiek na razie nie mogę jakoś tam rzetelnie na ten temat się wypowiedzieć, no bo ponieważ warunki pogodowe jakie są, takie są. Częściej po prostu jest błoto, śnieg, deszcz i tak muszę czyścić cały rower, niż nie jestem w stanie sprawdzić praktycznie jaką ma to trwałość. Aczkolwiek na ten moment testuję 3 woski do łańcucha. Momun, który używałem przez 2 lata, Smooth, który odżywam od listopada, i Squirt. Squirt wersja zwykła i Squirt wersja zimowa. I muszę wam powiedzieć, że na ten moment ciekawostką jest to, że Smooth, którego używałem, on generalnie faktycznie jest tak, że starcza na krótko i mankamentem jest to, albo kwestią przyzwyczajenia, że po prostu trzeba smarować co wyjazd. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Natomiast łańcuch, kaseta się zachowują się w idealnej czystości, napęd w ogóle nie trzeba czyścić, ja w ogóle o czyszczeniu napędu całkowicie zapomniałem. I to było dla mnie jak gdyby najbardziej przekonujące.
Nie to, że on starcza na 1000 km. To dla mnie nie było problemem. Po pierwszych testach, zarówno Smooth'a, chociaż w Smooth'ie aż tak bardzo tego nie widać, ale w Squircie, z pewnością jest tak, że no faktycznie ten łańcuch jest jakby nasmarowany dłużej. Faktycznie ten wosk utrzymuje się na łańcuchu zdecydowanie dłużej. Można nawet w takich ciężkich warunkach, jak są teraz, jedną, drugą, trzecią, czwartą jazdę zrobić i nadal jest cicho i to się utrzymuje, aczkolwiek zauważam, że jednak trochę się napęd brudzi. Trochę się lepi, trochę przyłapie piasek, trochę zostaje ślad na kasecie, więc takie pierwsze wrażenia są takie, że albo często smarujemy łańcuch, a rzadko czyścimy napęd, albo rzadko smarujemy łańcuch, a często czyścimy napęd. Będzie porównanie, będzie test, ale to dopiero na wiosnę, no bo musi być trochę sucho, muszą być warunki, żeby pojeździć w suchych warunkach. Opona Gravel. Zmiana z 2,25 szwalbę Hurricane bez mleka na Maxxis Rambler 45 mm i zamleczone. Czy warto? Co do szwalby i Maxxis, to tam jest kwestia, no nie wiem, jakoś bym się specjalnie nie przykładał uwagi do marek, aczkolwiek zmiana 2,25 na dęsce, a 45 mm na mleku w gravelu. Zdecydowanie 45 w gravelu. Jeżeli chodzi o komfort, nie będzie żadnej różnicy. Jeżeli chodzi o wygodę, zastosowanie mleka, jeszcze do mleka wrócimy, bo będzie kilka problemów mleku, ale tak, ja moim zdaniem zdecydowanie lepsza opcja. Jaki rower wybrałbyś na duży parotygodniowy bikepacking, na przykład po Bałkanach? Gravel na oponach 32C czy coś grubszego? Jeżeli miałbyś to parotygodniowy bikepacking po Bałkanach, zapakowany z torbami, z sakwami, to 32C zdecydowanie za cienko. No chyba, że miałoby być to 80-90% asfaltu, to i tak bym szedł w 35C. Jeżeli ma być to kilka tygodni bikepackingu, to zdecydowanie liczy się komfort. 43, 45 i na mleku jak najniższe ciśnienie. Jaka strategia spania na Gravmageddon? Gravmageddon w sierpniu 360 km po górach, 7,5 albo nawet 8 tysięcy przewyższeń. Na ten moment mnie to przeraża, ale plan wstępny jest taki. Pierwszy dzień jadę do wieczora, w nocy śpię i drugi dzień jadę już do końca. Myślę, że tak to rozegram i absolutne minimum z minimum zabieram ze sobą. Właściwie nic nie zabieram ze sobą, a spanie raczej na kwaterze w jakichś normalnych warunkach. Na pewno nie po krzakach, na pewno nie żadne biwi, tarpy, hamaki, nic takiego nie wchodzi w grę. Mleko w oponach. Temat mleka. Nie wiem nic na ten temat, poza tym, że jest bardziej pro i na YouTubie polecają je mieć. Czy warto kombinować z mlekiem na ultra? Czy lepiej się sprawdza dętka, biorąc pod uwagę szybkość i łatwość ewentualnej naprawy na trasie? Absolutnie mleko ma przewagę w każdym możliwym aspekcie nad zwykłą dętką. Ja jeżdżę na mleku ten cały sezon, poprzedni na przełaju, dwa poprzednie lata na MTB. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby opona wymagała naprawy, zejścia, zatrzymania się serwisu w trakcie jakiejkolwiek jazdy, a wielokrotnie zdarzało się jakieś lekkie przebicie, wielokrotnie zdarzało się, że mleko po prostu dziurkę uszczelniło i jechałem dalej. W przypadku dętki to byłoby kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt przebitych dętek, wymian, więc czy szybko, czy łatwo, nie sądzę. Ja zawsze i tak, pomimo tego, że jeżdżę na mleku, zawsze ze sobą wożę zapasową dętkę, nabój CO2, pompkę i łyżki, w razie czego, gdyby faktycznie zdarzyła się jakaś większa dziura, gdzie mleko nie uszczelni, no to wtedy awaryjnie można to dętkę przełożyć. Nie ma najmniejszego problemu. No i przede wszystkim niższe ciśnienie. Z doświadczenia Twojego, na czym warto przeoszczędzić kwestii około rowerowych? Jeżeli jest się amatorem robiącym na rowerze szosa gravel około 5000 km rocznie po płaskim. Bo 5000 km to nie jest już taki amator, to już jest przyzwoity wynik. Na czym warto zaoszczędzić? Ja uważam, że warto zaoszczędzić na akcesoriach rowerowych czy tam odzieży, które używa się okresowo. Rękawiczki zimowe, jakieś zimowe spodnie, jakieś bluzy, kurtki, rzeczy, których non-stop się nie używa. Spodenki krótkie, krótka koszulka, potówka, to są rzeczy, na których bym nie oszczędzał. MIPS w kasku, działa i chroni bardziej, czy to tylko marketing? MIPS to jest technologia, rozwiązanie, które ma teoretycznie zapobiegać urazom mózgu w przypadku uderzenia głową w momencie wypadku. Działa to na takiej zasadzie, że skorupa kasku jest sztywna, a w środku ten środek jest minimalnie, ma możliwość lekkiej rotacji, więc to teoretycznie ma to zapobiegać. Nie jest to żadna nowość, bo gdzieś doczytałem, że pierwsze MIPSy w kaskach pojawiały się w latach 2000-2001, czyli 20 lat temu, więc podejrzewam, że skoro przez 20 lat temat nadal jest aktualny, no to faktycznie jednak to działa. Nie jest to popularne rozwiązanie, nie ma to w każdych kaskach, zazwyczaj najczęściej spotyka się to w kaskach MTB, enduro, zjazdowych, donki itd. Więc może
Jak ktoś jeździ MTB, jakieś takie bardziej niebezpieczne odcinki, no to możliwe, warto zainwestować. Dlaczego boisz się Wisła 1200? Czy się boję? Nie boję się Wisła 1200, ale myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Generalnie przeraża mnie trochę ten dystans i wydaje mi się, że po prostu byłoby to mało przyjemne. Zobaczymy. Na razie mój największy wynik to jest 350 km, więc na razie na 1200 się rzucać nie będę. W tym roku będzie 600. Zobaczymy, czy nie zmienię zdania, jak przyjadę 600. Wolisz kręcić sam czy w towarzystwie? I dlaczego tak albo tak? Zdecydowanie cenię sobie spokój, ciszę. Wolę kręcić sam. Jestem chyba typowym introwertykiem, więc z jedną osobą, z dwiema to jeszcze jest ok, ale w większych grupach, ustawki czy jakieś takie właśnie większe zbiorowiska, to nie czuję się zbyt komfortowo w takiej sytuacji. Zresztą wyjść na rower na 12 godzin to u mnie nie jest żaden problem. Bardzo spoko. Mi to odpowiada, to i pewnie dlatego też te ultra tak mi przypasowały i długie dystans. Więc ja lubię przebywać sam ze sobą i nie mam z tym problemu. Łukasz Andrzejczak. Ja mam jedno pytanie. Co nie poszło z bieganiem? Nie kusi cię triatlon w przyszłości? U mnie jeszcze ze słabo spływaniem, ale pracuję nad tym. Totalnie nie cierpię, nienawidzę. Nie umiem pływać, pływam żabką, to chyba żabkę, nie chodzi o to. Nie umiem, nie lubię. A jeżeli chodzi o bieganie, 3 razy poszedłem biegać w tym roku, czy tam w poprzednim. I za każdym razem, po 5 minutach, sprawia mi to olbrzymi ból, dyskomfort. No nienawidzę. Nie lubię, nie cierpię, zero przyjemności, totalnie, absolutnie nie. Wszystkiego dobrego, ubitych szutrów. Pytanie. Jakie ciśnienie w oponach gravel? Czy dobierasz je do nawierzchni często, czy raczej jeździsz na jakimś, które ci podpasowało uniwersalnie? Jeżdżę na możliwie najniższym ciśnieniu, jakie tylko da się, żeby nie dobić felgą. Wychodzi to zazwyczaj z tyłu 1.8-1.9 bara, z przodu 1.8-1.7. Najbardziej miękko, jak się tylko da. Są gdzieś jakieś tabelki teoretycznie, gdzie można sobie wyliczyć na podstawie masy ciała i szerokości opony, jakie byłoby najbardziej optymalne ciśnienie na przód i na tył. Jak znajdę, to Wam podrzucę, nie pamiętam. Wegerege coś takiego kiedyś na kanale swoim wspominał. Czy przed jazdą wyznaczasz sobie trasę? Może masz jakąś apkę do wyznaczenia trasy, która uwzględni jakość asfaltu na szosie? Apka, która uwzględnia jakość asfaltu na szosie, chyba nic takiego jeszcze nie wymyślono. Ja używam Komuta i Komut uwzględnia jakość nawierzchni, czy to jest asfalt, czy to jest droga utwardzona, czy to jest pioch. I to nawet fajnie działa i używam Komuta do wyznaczenia tras i nawet używam Komuta do wyznaczenia tras nawet latem w sezonie, jeżeli jeżdżę wokół domu. Zawsze jak mi Komut wyznaczy pętę, to i tak zawsze znajdą się ciekawe fragmenty, których nigdy wcześniej nie widziałem, więc zawsze jest coś nowego, zawsze czymś się zaskoczy. Więc tak często, bardzo często wyznaczam trasy, polecam Komuta. Do Komuta jeszcze wrócimy, bo będzie jakieś pytanie też związane chyba z Komutem. Co to za uchwyt podgarniaka? Da się do łachu? Uchwyt podgarniaka, chodzić na pewno uchwyt w szosie, który mam. Jest to uchwyt z AliExpress, który gdzieś tam sobie kupiłem. Go się mocuje do dolnych śrub mostka i on taki jest trochę areo. Tutaj są adaptery do GoPro, prawda, widzimy. I jest do Bertona, do Oahu, do Garmina, są wszystkie możliwe przejściówki. Trzeba trochę pokombinować, tu są takie dystanse, ja je musiałem przypiłować, poskrasać, żeby dało się to dopasować. Nie do każdego mostka idealnie to się dopasuje. No ale całkiem spoko. Tu mam w zestawie był jeszcze adapter do latarki, do konwoja, o której też dzisiaj wspomnimy, no ale pomimo, że takich uchwytów mam chyba z 5, ten jest najlepszy, ale to jest sztywne, aluminiowe, a to jest dosyć mocno luźne i śrubką nie da się za bardzo tego spasować na tyle, żeby było sztywne. W drugim takim tak mocno dokręciłem, że nie mogę odkręcić i jest tak zablokowane, że nic z tym nie zrobię. Więc tak sobie. Takich adapterów też mam chyba 3 albo 4. Nie wszystkie tu pasują, bo te rozstawy z śrub są trochę inne niż w tych typowych garminowskich uchwytach, więc cała masa adapterów, cała masa końcówek i generalnie i tak nic to nie działa. No ale to za 40 zł. Jak ktoś nie potrzebuje pod spodem niczego podczepiać, to nawet spoko. Czy wybór nawigacji z dotykowym ekranem to dobry pomysł, jeśli byłyby używane m.in. na ultra, deszcze i tym podobne? Sam deszcz nie wpływa, nie ma znaczenia to. Jeżeli pada deszcz, no to ten ekran nie reaguje na to, to nie ma znaczenia, aczkolwiek ekran dotykowy jest trochę upierdliwy na ultra. No bo jeżeli mamy sobie rekreacyjną wycieczkę, jedziemy sobie bikepackingowo, nie, nic,
nic nas nie goni, zero stresu, zero potrzeb, na spokojnie możemy się zatrzymać, przejrzeć mapę, zawrócić, sprawdzić na mapie, więc nie ma z tym problemu. Natomiast jeżeli jesteśmy w ferworze walki, jeżeli gonimy, jedziemy na czas i chcemy coś szybko sprawdzić, no to na ekranie dotykowym podczas jazdy dotykanie paluchem, który czasami jest spocony, czasami jest tłusty od jedzenia, od czegokolwiek, ekran się marze, trudno przybliżyć mapę, trudno oddalić mapę, więc no nie za bardzo w sumie mogę ten ekran dotykowy pod kątem ultra polecić. Aczkolwiek na co dzień to tam nie ma problemu, jest całkiem spoko. Ekran dotykowy jest wygodniejszy, bo w przypadku takich zwykłych guzików, no to jeżeli chcemy jakiekolwiek ustawienia poszukać, no to trzeba się przeklikiwać przez ten menu, a na ekranie dotykowym da się wszystko szybciej trochę ustawić. Więc pod tym kątem jest spoko, ale typowo pod ultra to tak średnio. Ja nie mam pytań, ale chciałbym pozdrowić kota. Kot śpi, ale może za chwilę przyjdzie. Myślisz, że wśród początkujących powinno zmienić się myślenie najpierw rower, potem dopasowanie, pomijając tym samym półprofesjonalny bikefitting przed zakupem. Myślisz, że wielu początkujących może tracić na złym dobraniu ramy roweru pod siebie i pod swoje potrzeby? Ja myślę, że osoba początkująca nie wie, jakie ma potrzeby, nie wie, jaki ma styl jazdy, nie wie, jaki rower będzie dla niego odpowiedni, nie wie, czy się będzie czuć lepiej na trochę mniejszej ramie, nie wie, czy się będzie czuć lepiej na trochę większej ramie, nie wie, czy się będzie czuć na bardziej geometrii endurance, nie wie, czy się będzie czuć na bardziej geometrii sportowej. Więc nie da się tego z góry założyć i wszystkiego sobie dokładnie wyliczyć, wyszacować, który rower będzie lepszy, a który będzie gorszy. Gravele mają tak szeroki wachlarz, rozstaw możliwości. Są gravele, które praktycznie geometrią wyglądają jak rowery szosowe. Są gravele, które wyglądają jak rowery MTB. Pomiędzy nimi jest cała masa różnych geometrii, różnych proporcji, różnych kombinacji, więc dla osoby początkującej taki półprofesjonalny bike fitting, rozumiem, w sklepie rowerowym, tak? Czyli powiedzmy bike sizing, czyli takie na oko dopasowanie roweru, myślę, że jest wystarczające. A zresztą moje zdanie jest takie, że osoba początkująca nie powinna kupować nowego roweru, no bo ona nie wie, czy ten rower będzie dla niego. Kupić używkę, tę jakąś tańszą, budżetową, pojeździć, posprawdzać, zobaczyć, ile czasu będziesz na tym rowerze spędzał, zobaczyć, jaką formę preferujesz, czy bardziej sportowo, czy bardziej rekreacyjnie, i z czasem rower wymieniać, próbować. Ja wychodzę z takiego założenia. A jeżeli ktoś już jest doświadczony, wie, jakie ma potrzeby, wie, jaki styl jazdy preferuje, no to wtedy może iść do sklepu, kupić sobie nowy rower, bo niczym go to nie zaskoczy, będzie wiedział, o co chodzi. Cześć, daj znać, jak sprawuje się kask POC. POC, POC. To są najmocniejsze pytania. Jak sprawuje się kask? Jak się może sprawować kask? No, może się kask sprawować źle? Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem. No, rozumiem, że kask to kask generalnie. Ma pełnić funkcję bezpieczeństwa i nic poza tym. A kwestie wizualne, no to są kwestie gustu każdego. Jeżeli komuś się podoba czarny, no to niech bierze czarny. Jeżeli komuś się podoba marka POC, niech sobie kupi markę POC. Jeżeli komuś się podoba Rudy Project, niech sobie kupi Rudy Project. Mi się wydaje, że tutaj nie ma kwestii, czy kask może się sprawować lepiej lub gorzej. No, te wszystkie atesty bezpieczeństwa, chyba większość kasków, nawet tych budżetowych, tanich już posiada. Więc to nie jest tak, że kask za 300 zł będzie mniej chronił niż kask za 600 zł. Raczej nie sądzę, żeby to miało jakąś. To są raczej kwestie marki. Jeździsz zimą na tym samym rowerze, co w innych miesiącach. Nie boisz się, że sól z drogi zje twoje drogie części i stalową ramę, a może jesteś w stanie zadbać o rower w zakresie, że to zmartwienie jest znikome. A może to za rok kupujesz nowy rower i to lotto. Nie dbam jakoś specjalnie, jeżdżę przez cały rok, co będzie to będzie, nie przywiązuję jakiejś specjalnej wagi do roweru, nie kupuję rowerów na lata, masz rację trochę do tego, często zmieniam, kupuję używane, w dobrym stanie, dobre okazje, więc sprzedaję w krótkim okresie czasu, dużo nie tracę i godzę się z tym, co się stanie, to się stanie. Wymieniam częściej eksploatacyjnie te, które wymagają wymiany, a co do stalowej ramy, no to zajrzymy, czy to tam się wydarzyło, ale nie sądzę. Ludzie w całej Holandii, w całej Danii, w całym Berlinie jeżdżą przez cały rok, zostawiają te rowery na dworze przez cały rok i jakoś te rowery trzymają się kupy. A więc tak, czy lepiej kupić dobrego górala na kółkach 29 Unibike, czy budżetowego gravela Cross Romet? No myślę, że ten Cross Esker na GRX-ie to nie będzie taki budżetowy i nie wiem, czy on nie będzie lepszym rozwiązaniem niż dobry Unibike. Ale okej. Przeznaczenie to asfalt, drogi leśne i polne. Fotelik z dzieckiem na ramię obowiązkowo. Niech mądra głowa się wypowie. Na temat fotelika z dzieckiem na ramię to się nie wypowiem. Nie mam w tej kwestii doświadczenia. Ale fotelik z dzieckiem na ramię. To gdzie to dziecko jest? Z przodu, tak? Nie z tyłu.
Czyli czy będzie unibike, czy budżetowy romet? Kurczę, no gravel z dzieckiem? Nie wiem. Chyba ten, ja bym został przy tym unibajku. Będzie bardziej bezpiecznie. Jeżeli obowiązkowo fotelik z dzieckiem na ramię musi być. Cześć. Pytanie techniczne. Jak kręcisz filmy, ty zostawiasz kamerę, przejeżdżasz, a później się wracasz po kamerę, czy jeździsz z kimś do pomocy? Czy masz jakieś hobby poza rowerem, czy będą jakieś filmy o gotowaniu? Nie jeżdżę z nikim, jeżdżę sam, wszystko kręcę sam, tak, wracam po kamerę, zostawiam, wracam, biegam, taka zabawa. Czy jakieś mam inne hobby? No, poza rowerem przede wszystkim wymyślanie nowych odcinków, przede wszystkim nagrywanie nowych odcinków i przede wszystkim montowanie nowych odcinków. To są trzy różne aktywności, które bardzo sprawiają mi dużo przyjemności. Poza tym piesze wędrówki po górach, narty zimą. Coś tam by się może jeszcze znalazło. Kupiłem sobie longboarda. Na jesień będę na wiosnę longboardem jeździł. Jakie jest najpiękniejsze miejsce, jakie odwiedziłeś na rowerze? Dodatkowe pytanie, jakie jest twoje najpiękniejsze wspomnienie związane z rowerem? Najpiękniejsze miejsce. Wszystkie miejsca w górach. No jest, jednak góry mają coś w sobie, góry mnie urzekają za każdym razem, jak tam jestem. Nawet tutaj te najbliższe Karkonosze, które odwiedzałem setki razy. Więc wszystkie miejsca w górach, na pewno widokowo najpiękniejsze jak najbardziej. A drugie pytanie było, jakie wspomnienie? No to chyba największe wspomnienie, takie największe wrażenie na mnie wywarła Gotika w zeszłym roku, bo było to pierwsze ultra, w którym startowałem. Pierwszy raz taki długi dystans, pierwszy raz taka długa trasa, pierwszy raz nocleg w terenie, w nieznane, więc tutaj jakby no to na pewno na długo zapamiętam. Czy planujesz wymienić rondo za jakiś czas? Jeśli tak, to na co i dlaczego? Jakie teraz są cechy idealnego dla Ciebie roweru? Czy coś się zmieniło? W tym roku nie planuję żadnych zmian. Ten rok pokaże, co dalej. Jeżeli będzie to ultra zawody, to myślę, że pójdę w karbon. Jeżeli będą to nadal bikepackowe wycieczki, to myślę, że zostanę przy rowerze stonowym. Ten SRAM Rival trochę mnie męczy. To już chętnie bym go wymienił na GRX, ale nie wiem, czy warto. Generalnie ceny części są jakie są, więc chyba lepiej poszukać cały rower na GRX-ie, niż próbować skompletować sobie sam napęd i wymieniać w rondo. Czym się żywisz na co dzień? Trzymasz michę, czy to bez znaczenia, czy w dni rowerowe jesz inaczej niż w dni wolne? Zazwyczaj w dni treningowe, gdy mam jakieś krótkie treningi w tygodniu, minimalnie więcej węgli około treningowo zjadam. Jeżeli mam jakiś weekendowy, dłuższy wyjazd, no zdecydowanie tych węgli jest więcej, no bo jak powiedzmy robię 100-200 km w ciągu jednego dnia, no to tam tych węgli musi trochę wpaść. Musimy przerwać, moi drodzy. Głowę zawracają człowiekowi. Tu poważne rzeczy się dzieją. O czym to było? Na czym skończyliśmy? Jedzenie, tak? Na co dzień. Trzymam michę, nie trzymam michy. Raczej odżywiam się zdrowo, produkty nieprzetworzone, nie jem mięsa, jem raczej okazyjnie, bardzo rzadko. No i co? Czasami wpadnie coś słodkiego, no ale to powiedzmy na 3000 kalorii dziennie, 3 kostki czekolady to jest tyle co nic. Czasami jakiś fast food, raz na 2 tygodnie, raz na tydzień jakaś restauracja, raz na 2 tygodnie jakiś fast food. Normalnie, racjonalne, zdrowe podejście do diety. Kiedyś to było trochę różnie, ale chyba już kiedyś wspominałem o tym. Czy sąsiedzi z bloku i na osiedlu znają Cię jako Zielone 16? Nie, z osiedla raczej nie. No, wszyscy znajomi, nawet tacy, którzy nie mają nic wspólnego z rowerami. Koledzy z pracy już mnie gdzieś tam wyhaczyli na YouTubie, ale na osiedlu tu nie. Czasem raz kiedyś ktoś, jakiś młody chłopak krzyknął, ale to nie wiem, czy on był stąd, czy po prostu gdzieś przejeżdżał. Ale gdzie się nie ruszę, jeżeli kogoś na rowerze widzę, to zazwyczaj mnie kojarzy. Przedstaw nam oficjalnie swojego kocura, bo jest wielką gwiazdą drugiego planu. Kocur, Borys. Kocur to jest Borys, jak się pojawi, to wam go pokażę. Miałeś jakieś poważniejsze upadki na rowerze w swojej karierze? Miałem, przedwczoraj. Miałem 3 soczyste upadki na prosto na śnieg. Mam całe udo zbite, wszystko mnie boli. Jestem obrażony na rower na ten moment. Najgorsze jest to, że pierwszy raz jest uślizg, udaje się jakoś tam złapać równowagę, nie ma gleby, ale w momencie, gdy jest uślizg i już wiesz, że koniec, nie ma szans, to nagle w tym spowolnionym tempie lecisz po prostu prosto na pysk, wiesz, że się nie da nic zrobić, padasz, dramat. No taki poważny nie miałem. Na jakim etapie twojej kariery rowerowej jest obecnie szosa? Widziałem, że jeździsz ostatnio o treku, w necie o tym ciszę. O czym? O tym, że jeżdżę, czy o treku? Prośba więcej szosy na twoim kanale. Oczywiście z mojej perspektywy. Na szosie dużo jeżdżę, mało nagrywam, bo faktycznie nie wiem czemu.
Na tej szosie jakoś nic ciekawego mi nie przychodzi nigdy do głowy. Szosa, no jeżdżę, trenuję na szosie, mam pomiar mocy, in-peak w szosie, mam plany treningowe, in-peak train, nie, to się nazywa iTrainers, więc też korzystam z szosy, no, jakoś tam te plany sobie realizuję, nie jakoś tam może, nie trzymam się jakoś ściśle, precyzyjnie tego planu, tylko od czasu do czasu, wskakuję na jakiś interwałek, ale też do tego służy mi szosa, no i na co dzień, żeby trochę odetchnąć od tego gravela, no to szosę do tego wykorzystuję. Kolejne pytanie z tytułu tych mocnych. Jak się nowa lampka od noga sprawuje? Lampkę mam od świąt. Jeżdżę w niej za każdym razem w trybie pulsacyjnym i dwa razy jechałem po zmroku i jeszcze nie rozładowałem baterii ani razu. Więc na razie za dużo wam nie powiem. Daję radę, no spokojnie. Jest typowo rowerowa, a ten konwój no nie jest typowo rowerowy, bo konwój jest zwykłą latarką, więc tutaj jakby te różnice od razu są na pierwszy rzut oka zauważalne. Będzie porównanie konwój kontra nog. Nog PWR 700, tak? To było. Czy wiedziałeś, że masz podobny głos do wokalisty zespołu Digitalo? Ruskie disco polo, nie googlujcie tego. Hej, chętnie dowiem się, co na twoje rowerowe wybryki żona, a może też jeździ na rowerze albo uprawia inny sport. I proszę więcej Kiciusia. Znowu Kiciuś. Co na to żona? Żona, rodzina, znajomi oglądają, wspierają, śmieją się. Nie ma z tym większego problemu. Czy żona jeździ na rowerze? Czasami jeździmy gdzieś tam w lato na przejechać się na jakąś kawkę do miasta. Bardzo rekreacyjnie, tak? Raczej nie jeździ. Czy byłeś, kibicowałeś swojej gnieźnieńskiej drużynie speedrowerowej? Dzięki twojemu kanałowi kupiłem szosy. Tak, speedrower to był bardzo ważny element mojego życia. Jak byłem dzieciakiem, nie wiem, może miałem 14-15 lat, był team speedrowerowy Orzeł Gniezno. Ja tutaj ze znajomymi z bloku byłem za mały, żeby w ogóle uczestniczyć. Koledzy starsi po prostu jeździli, ścigali się, jeździliśmy na mecze, oglądaliśmy i mieliśmy swoją drużynę speedrowerową i mieliśmy swoją osiedlową ligę speedrowerową, taką nieoficjalną. A naszym kapitanem naszej drużyny był Adrian Gomulski, znany wam żużlowiec. Teraz Kacper Gomulski jeszcze na żużlu jeździ, Adrian chyba mu tam pomaga, więc to są kumple z mojego osiedla. Tu mieszkali dosłownie blok dalej i mieliśmy swoją ligę, mieliśmy rowery, Wigry 3 przerobione, dospawane rurki, mieliśmy tutaj swój tor. Tu, gdzie teraz mieszkam, się przeprowadziłem rok temu, to pod moim balkonem kiedyś był tor speedrowerowy, który mieliśmy zrobiony i tam przyjeżdżali z każdego osiedla, mieliśmy rozpisany terminarz i przyjeżdżały ekipy z osiedli i mieliśmy normalnie ligę taką swoją osiedlową. Bardzo dobrze wspominam na ten czas. Czy wybierasz się w tym roku na single tracki do Świeradowa? Kiedy? Może jakiś browar w Hubertce? Za chwilę o tym powiem, prawdopodobnie tak. Moja żona podziwia twoje mieszkanie i pyta, co to za meble z salonie, czy mógłbyś więcej pokazać, zaprezentować. Meble, są to komoda, jest to witryna, są to duńskie meble z lat 60. Bardzo stare. Ile mogą mieć? 70, 60. Czy też tak masz, że odczuwasz różnicę w sile wytrenowania nóg? W moim przypadku prawa noga jest silniejsza. To chyba każdy tak ma, że nie ma równowagi. Zawsze lewa ręka będzie słabsza, prawa będzie mocniejsza. Lewa noga będzie słabsza, prawa będzie mocniejsza. Albo na odwrót. To nie, zawsze tak jest. Normalnie. Można to korygować za pomocą jakichś ćwiczeń. Na jedną nogę, na siłowni, czy na drugą nogę. Jeżeli ta dysproporcja jest niewielka, to ja bym się tym nie przejmował. Bo nigdy nie będzie tak, że będzie to symetrycznie lewa ręka tak samo silna jak prawa, czy lewa noga tak samo silna jak prawa. Zawsze te różnice będą, jeżeli są niewielkie, to się nie ma co tym przejmować. Jeżeli ta dysproporcja jest bardzo duża, no to by trzeba było do fizjoterapeuty, który pewnie zaleci. Możliwe, że to jest kwestia blokady stawu, jakiejś mobilności, czy tak dalej. Do wytrenowania, do wypracowania. Wspominałeś kiedyś, że jest pomysł jakiegoś wyjazdu zagranicznego. Czy myślisz o czymś takim i czy jesteś jakiś wymarzony kierunek, miejsce? Dzięki, pozdrawiam. Nie wiem, czy wspominałem o jakimś wyjeździe zagranicznym. Wspominałem o jakichś takich właśnie większych zorganizowanych wyjazdach, ale to raczej na terenie Polski. Z tymi wyjazdami zagranicznymi to nie ma chyba co za dużo na razie planować, bo wszyscy wiemy, jak jest. Właśnie mam pytanie, które już padło. Może jakaś ustawka lub event dookoła, na przykład Pojeżdża Gnieźnieńskiego. Są takie plany, są takie pomysły. Mam to już bardzo nawet ciekawie przemyślane wszystko, aczkolwiek jest to dość mocno angażujące i wymaga dość sporej organizacji. Chłopaki z Gravelowe Poznań, z Poznania, ekipa, oni też, im chodzi po głowie taki pomysł. Nawet już mieliśmy wstępny zarys i mieliśmy, oni coś takiego zorganizowali już, nawet jest film na tym kanale, więc możecie sobie zajrzeć. Być może połączymy kiedyś siły i zrobimy coś takiego. I taki bardziej rajd właśnie na czas, z nagrodami, drobnymi pomnikami, gdzie będzie można po prostu się przyjechać do Puszczy Zielonki i pościgać. Jest coś takiego na horyzoncie. Czy w treku Domain po małych przeróbkach gravelowych, przerzutka wymieniona na Ultegra RX opony 38C, dałoby radę przejechać jakiś wyścig ultra gravelowy, jak który byś polecił?
Czy dałoby radę? Wszyscy, cała czołówka jeździ zazwyczaj na oponach 35C. Tam się nie liczy komfort, tam się nie liczy wygoda, ma być szybko, ma być zwinnie, więc ma być lekko, więc na pewno się da, aczkolwiek 38C jest jeszcze względnie komfortowo. Jakie bym polecał na początek? Polecałbym na początek te, które są jeszcze dostępne. Większość już jest dawno wyprzedana, są listy rezerwowych wypchane po brzegi. Z takich, gdzie jeszcze są miejsca, to Gotika, którą ja jechałem pierwszy raz i jako na pierwszy raz na pewno polecam. 38C spokojnie ze sobą poradzą. Są jeszcze jakieś resztki miejsc wolnych. Jest jeszcze Brejtak Gravel też, chociaż tam nie znam trasy, ale wiem, że są jakieś miejsca wolne. No i ewentualnie szukać jakichś takich niszowych. Jest jeszcze jeden z zawodów, o których Wam za chwilę wspomnę, bo ktoś o nich chyba też wspominał, więc tam też są jeszcze miejsca wolne, to zaraz znam znać. Nie myślałeś o tym, że rower jest tylko dodatkiem do kariery filmowca, ujęcia i sceneria są inne, poczucie luzu, spontan, bla 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 bla. Nie, zawsze myślałem, żeby to wszystko szło w parze. Może jakieś spotkanie dla fanów, ustawka, wycieczka, ognisko. Ustawka, kwestia rajdu, to właśnie przed tym powiedziałem. Druga opcja jest taka, żeby zorganizować, początkowo myślałem, żeby jakąś większą grupę zebrać i zorganizować jakiś wyjazd gravelowy, bikepackingowy, ale w tej chwili myślę, że można byłoby to zrobić na takiej zasadzie, że ja sobie zaplanuję jakieś dwa wyjazdy w kwietniu i w maju. Jeden będzie na Kaszuby, drugi będzie w góry, na Izery. Weekendowo, piątek, sobota, niedziela. I ewentualnie dam znać z wyprzedzeniem, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, ktoś będzie chciał przyjechać, pojeździć na jeden dzień, na dwa dni, to po prostu dołączy i będziemy to organizować jakoś tam wspólnie. Czy kwestie noclegu, zakwaterowania, jak tam komu pasuje. Wstępnie jeden wyjazd w kwietniu, jeden wyjazd w maju. W marcu będę wiedział mniej więcej terminy, bo będę musiał sobie już urlop zaplanować, więc myślę, że takie dwie okazje do wspólnego pokręcenia bikepackingowego będą. Aczkolwiek będą to na pewno wymagające trasy. To nie będzie kaczka z meczkiem. 200 km dziennie, nocleg 200 km, takie plus minus, takie będą to gdzieś kilometraże. Nagrywasz filmy z serii dla kogo i tu pojawi się gravel, road plus przełaj. Może nagrasz film dla kogo szosa. Powiedz coś, co ty myślisz, czy jazda rekreacyjna, szosa, bez napinki ma sens i tak dalej. Oczywiście, że ma sens. Ja jeżdżę cały czas bez napinki, cyferki, waty średnio mnie interesują. Czasami tam zerknę, ale raczej bardziej w formie okazyjnej. Był ostatnio film Dlaczego szosa jest lepsza niż gravel, więc to trochę jest nawiązanie do tej serii dla kogo. Pomyślimy, może zrobimy na wiosnę jeszcze taki właśnie w tym samym klimacie odnośnie szosy, bo faktycznie nie było, a gravel, road plus, przełaj był. Jakie są najszybsze skarpetki kolarskie? Czerwone. Czy podczas jazdy do temperatury plus 10 stopni czujesz, że się mocno pocisz i z tego powodu się wyziębiasz? Czy może jeździsz na granicy rozpoczęcia pocenia się? Czy wolisz czuć chłód i być suchym, czy ciepło i czuć, że jesteś zagrzany? Plus 10 stopni to jest jeszcze bardzo komfortowa temperatura i tutaj myślę, że nie powinno być problemu z przegrzewaniem się i wychłodzeniem. Jeżeli przy plus 10 się przegrzewasz, to jesteś za grubo ubrany po prostu. A jeżeli chodzi poniżej 10 stopni, takie warunki mamy teraz, gdzie jest plus 5, 0, minus 1, no to tutaj kwestia warstw ubrania i odpowiedniej izolacji to jest kwestia kluczowa. Dokładnie o, tak jak napisałeś, chodzi o to, żeby jeździć na granicy rozpoczęcia pocenia się. Czyli doprowadzić organizm do takiej temperatury, żeby sam generował ciepło i to ciepło był w stanie utrzymać, żeby się ani nie wygładzał, ani nie przegrzewał. Jest to trudne, jest to skomplikowane. Mam już pewien pomysł, mam już po Rafie 500, jak przyjechałem, mam już praktycznie idealny, niedopasowany cały zestaw od głowy po skarpetki. Jak to zrobić, żeby się nie wychładzać? No ale to są kwestie indywidualne. Może nagram. Dajcie znać, czy chcecie taki odcinek. W co byłem ubrany na Rafie, że było mi cały czas komfortowo i w miarę ciepło. Czy ta ksywka zielony wzięła się od zamiłowania do ziół uspokajających? Nie wiem skąd takie podejrzenie, ale kolego, ty masz ksywkę kwaśny deszcz. To ja bym się nad tym zastanowił. Velobird, kiedy pojeździmy? Może jakiś wspólny filmik? Pozdro. Nie wiem, Velobird, skąd jesteś, ale obserwuj, śledź kanał, będą okazje, jeżeli gdzieś się będę pojawiał w okolicach, może gdzieś się przetniemy, nie widzę problemu. Jak wyobrażasz sobie produkt, jakim jest rower za 100 lat od dziś? O stary, za 100 lat? Ja sobie nie wyobrażam, jak będzie świat wyglądał za 100 lat. Ja sobie wyobrażam, wyobraźcie sobie, że 20 lat temu nie było smartfonów, nie było internetu w telefonie. Była neostrada z kabla, która kosztowała majątek. Były komputery, na których układało się pasjansa i w Paincie rysowało jakieś obrazki. Świat tak poszedł do przodu, świat tak zakrzania, że to się w głowie nie mieści. Aczkolwiek rower, pierwszy rower powstał 200 lat temu i swoją konstrukcją właściwie za wiele się nie zmieniło. Wiadomo, zmienia się ostrze, zmieniają się materiały, technologia, ale aczkolwiek dwa koła, napęd, kierownica. No myślę, że w tej kwestii się za wiele nie zmieni.
Jaka najmniejsza jednostka treningowa ma sens według Ciebie? Być może w oparciu o badania naukowe. Nie mam badań. Często mam na przykład tylko 30 minut. Co wtedy robić? 30 minut to jest wbrew pozorom całkiem sporo czasu. W 30 minut możesz zrobić bardzo kompleksowy, zaawansowany trening całej stabilizacji centralnej z trening core. Możesz zrobić 30-minutowy trening funkcjonalny, tak zwanego tabaty, HIIT, czy jakiekolwiek inne bardzo mocno angażujące całe ciało ćwiczenia ogólnorozwojowe. Możesz w 30 minut wsiąść na rower, czy to na trenażerze, czy to na rower stacjonarnym, czy nawet iść w teren, zrobić trening interwałowy. 10 minut rozgrzewki, później 5 interwałów, minuta na minutę, czyli minuta pełen gaz, wpalnik, ile fabryka dała, minut odpoczynku i takich 5. I 10 minut rozjazdu. Mamy 30 minut trening załatwiony. Nie widzę najmniejszego problemu. Często powtarzasz, że w Kawusia to w środowisku rowerowym podstawa. Czy zdarzyło Ci się jakieś po niej historie żołądkowo-jelitowe na trasie? Na trasie raczej nie korzystam z kawusi ani dodatkowej kofeiny, a na co dzień piję jedną, dwie filiżanki dziennie i to jeszcze z dripa, z aeropresu, więc one są bardzo lekkie, delikatne i subtelne, więc raczej tutaj żadnych dolegliwości nie ma co się spodziewać. Czy rondo nie brakuje Ci amortyzacji, jaką miałeś w MTB? Kolejne pytanie. Jestem 100% przekonany, Grzegorzu, kolego, że nie jeździłeś na pewno na gravelu. Ostatnio nawet przeprowadziliśmy pewien test z moim kolegą, który mieszka tutaj nieopodal. Daniel na pewno ogląda i za chwilę też może Wam się swoją opinią na ten temat podzielić. Mianowicie kolega Daniel całe życie jeździł na rowerze MTB. Postanowił, że kupi sobie gravela, ale też dokładnie miał taki sam dylemat, czy nie będzie brakować mu amortyzacji, czy nie będzie twardo, czy nie będzie sztywno, więc postanowiliśmy, że wybierzemy się na przejażdżkę, ja mu dam mojego gravela, on mi da swojego MTB. Ja też fajnie miałem okazję sprawdzić, jak po półtora roku jeżdżenia na gravelach, czy tam przełajach, jak się znowu jeździ na MTB. I sytuacja jest prosta, jeździliśmy typową gravelową traską. Szutry, polne drogi, trochę asfaltu, było trochę dziur w lesie, ale tam powiedzmy no normalna droga. I w momencie, gdy jedziemy powiedzmy tempem około 20 na godzinę, nie ma absolutnie żadnej różnicy. Jest ten sam komfort, ta sama wygoda, ten sam wkładany wysiłek, jest w miarę ok. Jedziemy 25 km na godzinę, jedziemy 30 km na godzinę, momentalnie da się odczuć, że w rowerze MTB jakoś te waty uciekają. Żeby utrzymać tą samą prędkość na gravelu, nagle okazuje się, że w MTB muszę włożyć znacznie więcej sił. Po prostu nie idzie tak gładko, nie idzie tak płynnie. Przyspieszenia, podjazdy, pod górkę, ta sama sytuacja. Czułem momentalnie, że gdzieś mi te waty uciekają. No cisnę w tą korbę, a ten rower po prostu jedzie wolniej. Szersza opona, większe opory toczenia, toczy się to wolniej. Cały przedni amortyzator, który raz, że jest cięższy, więc ta waga roweru z przodu jest zdecydowanie cięższa. Nie ma tej sztywności. Nawet jak on jest zablokowany, to tam ten luz zawsze jest minimalny i tam te wszystkie waty uciekają. Więc nie ma co się martwić amortyzacji. Jeżeli nie masz zamiaru tym gravelem jeździć po jakichś kamlotach, korzeniach, dziurach, to nie będzie brakować amortyzacji. Jakie plany ultra nadchodzący sezon? Może dasz się skusić na Bałtyk 600? Bałtyk 600 chyba nie. Z planów takich 100% i takie dwie najważniejsze imprezy tego sezonu, o których już Wam mówiłem, no to jest Vanoga w czerwcu i tam na dystansie długim 600 km i to będzie wyzwanie życia. I później w sierpniu będzie Grafmagedon 360 km, ale tam znowu będą przewyższenia, 7500 przewyższeń. Poza tym waham się jeszcze w lipcu pomiędzy Breidach Gravel a Gravel Attack. One są w tym samym terminie. Nie mam jeszcze pewności co do jednego, co do drugiego. I to by było właściwie na tyle. Kwiecień, maj planowałem sobie zrobić te bikepackingowe dwa wyjazdy. I jest jeszcze jedna impreza na początku kwietnia. Tutaj w mojej okolicy 100 Jezior Gravel się nazywa. Pierwsza zorganizowana. Nie ma dużego specjalnego zainteresowania. Jest pętla 250 km. I trzeba w ciągu 24 godzin przejechać. Być może treningowo się wybiorę. Co ćwiczysz w czasie takim jak obecnie, czyli zima? Siłę, wytrzymałość tonową, robić jakieś interwały czy coś innego? VO2 Max, różne takie. W jakich strefach jeździsz najlepiej zimą? Nie mam pojęcia, nie używam pulsometru, nie zwracam uwagi do w jakich strefach. Nie patrzę, nie mam żadnego planu treningowego, dałem sobie z tym całkowicie spokój. Nie interesuje mnie moja siła, moja wytrzymałość tlenowa. Jeżdżę, bo jeżdżę dla przyjemności, a ta forma przychodzi przy okazji. Jaka jest, taka jest. Nie mam parcia na poprawę tych parametrów. Dałem sobie całkowicie z tym spokój. Głowa jest wolna. Nie, dziękuję.
No, czasami te interwałowe treningi zrobię tak, żeby po prostu przełamać tą stagnację, bo wiadomo, długie trasy, długie trasy non stop nie jest skazane, więc czasami w weekend jak jest długa trasa, to w tygodniu sobie ją przełamuję jakimiś krótszymi, mocniejszymi jednostkami i to jakiś tam efekt przynosi. Ale nie skupiam się specjalnie na tych sferkach. Nie mam pytań, proszę o prezentację ubrania warstwa po warstwie, które były użyte podczas ostatniego nieudanego przejechania 500 km święta. Pozdrawiam. To może zrobimy osobny odcinek, jak wygląda mój zestaw typowo zimowy, który się sprawdza od plus 5 do minus 5 w tych granicach. Zakładam, że po minus 5 to już nie jest temperatura, gdzie to można sobie odpuścić i zostać w domu, a powyżej 5 to już każdy w miarę ogarnie jak jeździć. Ale no to jest odcinek na film. Dajcie znać, czy taki, chcecie taki odcinek o moim zestawie na mrozy. Jakiej marki będzie następny rower gravel? Czy będzie bardziej wyprawowy, czy będzie wyścigowy? No, ten sezon pokaże, czy będzie bardziej wyścigowy, czy będzie bardziej gravelowy. Może coś pomiędzy? Nie, coś pomiędzy nie. Albo pójdziemy w a może coś pomiędzy. Zobaczymy. Czy planujesz jakiś wyścig gravelowy za granicą kraju? Nie, w najbliższym czasie nie planuję wybierać się za granicę, chyba że gdzieś na pograniczu Słowacja, Czechy, ale to może do Niemiec wyskoczę sobie. Ale tak to raczej nie. Czym zajmujesz się w życiu, ile czasu się nie przeznaczasz w tygodniu na jazdę rowerem? Od 3 do 4 razy, już o tym mówiłem. O czym się zajmuję, też mówiłem w poprzednim Q&A, więc zapraszam tam, nie będę drugi raz powielał tego samego tematu. Dalsza część pytania. Jak wyprostować hak w przerzutce samemu? Po upadku na prawą stronę w moim gravelu nie wskakuje przełożenie od 5 do 8. Hak w przerzutce to jest taki element roweru, który powinno się wozić zawsze za sobą, w razie czego zapasowy. Kosztuje, nie wiem, 20 zł, więc lepiej go nie prostować, tylko po prostu wymienić na nowo. Zalewasz mleki oponem? Albo dlaczego nie? Ja spróbowałem pierwszy raz i wętlę najsłabszy punkt częstości rozszerzenia przy dopompowywaniu. Na lato wymieniam na węższe opony i zastanawiam się. Tylko i wyłącznie zalewam mleki oponem. Teraz przez cały sezon jeździłem na jednym mleku, nawet nie dolewałem. I faktycznie mi się zdarzyło, że gdzieś pociągłem dość mocno za wentyl i ten wentyl rozszczelniło. Wtedy przełożyłem dętkę, to było chyba w październiku, aczkolwiek wcześniej nigdy taka sytuacja mi się nie zdarzała. Trzeba uważać przy tym dopompowywaniu i nie szarpać za ten wentyl. To się nie rozszczelni, albo był po prostu źle system zmontowany. Czy przetestujesz koszulki rowerowe z AliExpress? Chcę zamówić na początek przygody rowerowej. Jak wiadomo, zakup kompletnego ubrania rowera nawet ze średniej półki to duże koszta. Tak, to prawda, stroje rowerowe to duże koszta, no, nie da się z tym nie zgodzić, aczkolwiek nawet na początku swojej kariery rowerowej i tak Ci polecam zainwestować w porządny strój kolarski. Ja nie jestem przekonany co do koszulek z AliExpress. No, można trafić dobrze, można trafić niedobrze, ale generalnie porządne spodenki kolarskie, porządna koszulka kolarska to jest najważniejszy element w Twojej rowerowej garderobie. Nie ma nic, które co powinno być bardziej istotne. Zaoszczędź na rękawiczkach, zaoszczędź na rękawkach, nogawkach, na długich spodniach, zaoszczędź na kurtce, kup sobie tańszą z Decathlonu kamizelkę, kurtkę, cokolwiek, a kup sobie porządny strój. Ja mój pierwszy porządny strój z Martą Bajka kupiłem chyba z 5 lat temu, mam go do dzisiaj. No, spodenki trochę może już są, widać trochę, że się zużyły, aczkolwiek spokojnie można jeszcze w nich śmigać, nic się z tym nie dzieje, setki razy był prany, więc a takich tańszych zamienników, gdzie próbowałem sobie kompletować, już dawno nie mam, się pozbyłem, więc jak będziesz chciał zaoszczędzić, to i tak zapłacisz dwa razy. Czy planujesz depnąć w jeden dzień nad morze? Interesuje Cię pokonanie trasy Eurovelo 10-13 wzdłuż wybrzeża polskiego od Świnoujścia do Krynicy? Nie interesuje mnie Eurovelo. Mam wrażenie, że te Eurovelo to są typowo trekkingowe, takie podturystyczne trasy. Mało tam się dzieje, mało widokowo. Nie, raczej chyba nie. Chyba, że jestem w błędzie, to mnie poprawcie. Czy planujesz depnąć w jeden dzień nad morze? Są chłopaki z Gniezna, co często jeżdżą. Może jest ekipa z Poznania, która jeździ takie trasy całonocne. Też jakoś mnie to specjalnie nie fascynuje, żeby tłuc całą noc, żeby tylko po to, żeby zajechać nad morze. Jakoś coś nie mogę się do tego przekonać. Chociaż powiem Wam szczerze, że wcześniej nie przypadałem za jazdą wieczorami po zmroku, a ostatnio w tym sezonie jakoś trochę też się przekonałem i całkiem nie najgorzej to się sprawdza. Więc być może jakąś całonocną jedną misję sobie zorganizuję. Ale nie, czy nad morze? Zobaczymy. Okej, możesz poruszyć temat doboru ramy w gravelu. Szukam pierwszego sprzętu i tak jak w innych rowerach ze wzrostem 78 trafiam między rozmiary. No nie ma tutaj dobrej odpowiedzi, czy będzie MK czy LK lepsze. Trzeba przymierzyć, sprawdzić. No kurczę, to jest kwestia po prostu losowa. Ja na przykład też jestem na pograniczu rozmiarów, ale mi się trochę lepiej jeździ na mniejszych ramach niż na większych. Na większych jakoś czuję, że jestem bardzo wyciągnięty, jakoś ta moja pozycja mi nie odpowiada, no ale też musiałem kilka tych rowerów solidnie przetestować, żeby wiedzieć. Ale to, że mi się jeździ lepiej na mniejsze, to też nie oznacza, że w każdym wypadku będzie tak samo. Nie ma dobrej odpowiedzi na to. Zresztą
zależy od producentów. Może u jednego producenta MK będzie wypadała większa niż u innego LK i te geometrie są tak różne, że nie ma odpowiedzi na takie pytanie. Jak poznałeś żonę? Jeździcie czasem na wycieczki rowerowe razem? Ile masz wzrostu? Jaki następny rower? Z żoną znamy się z podwórka. Byliśmy jakby w jednej ekipie na tym samym osiedlu od małego. Ile mam wzrostu? 1,87 m. Jeżdżę z żoną bardzo rzadko, ale czasami jeździmy. Czy zorganizujesz wyścig gravelowy w Wielkopolsce? Na przykład Decathlon Gravel F16, a może być cykl wyścigów? O tym wspomniałem. Coś takiego być może się pojawi. O Jezus, 7 pytań. Jaki jest Twój aktualny rekord przejechania na dobę? 303 na Pera Trail. Gravelowe cele? No, przeżyć Gravmageddon i przeżyć Vanogę. Czy planujesz jakąś serię poradników w temacie podróży bikepackingowych do max 3-4 dni? Przygotowania, planowanie, trasy, atrakcje, ciekawostki, ciekawe sytuacje, problemy, pakowanie rzeczy, odżywianie się, optymalne tempo jazdy itd., itd. To też jest wszystko tak kwestia indywidualna. Bikepacking jest tak szeroko rozumianym tematyką, można na tyle różnych sposobów podróżować rowerem bikepackingowo, że mogę Wam przedstawić moją opinię na ten temat, mogę Wam przedstawić moje błędy, jakie ja popełniałem, jakie ja wnioski wyciągam i bardziej w takiej formie to pokazać, niż miałby być to jakiś uniwersalny poradnik, bo wydaje mi się, że nie ma uniwersalnego poradnika. Każdy powinien to zrobić na swój sposób. Jeden woli na lekko, drugi woli spać w apartamencie, trzeci woli brać hamak, czwarty śpiwór, namiot. No, mnóstwo kombinacji, mnóstwo opcji, mnóstwo możliwości. Ja wolę na przykład jeździć na lekko i szybko pokonywać trasę. Niektórzy wyjeżdżą wolno, wolą się delektować. No, nie ma jednej złotej zasady i taki poradnik na zasadzie moich błędów, moich potyczek i moich przemyśleń jak najbardziej pewnie będą się pojawiać. 100%. Co sądzisz o stworzeniu aplikacji podróżniczej dla gravelowców do wyznaczenia tras? Coś na bazie komuta z naniesionymi szlakami oficjalnymi, drogami alternatywnymi, sprawdzonymi drogami, jakoś nawierzchni, coś dla gravelowców. Komut w tej kwestii radzi sobie bardzo dobrze i bardzo prężnie się rozwija, bo Komut działa na zasadzie społeczności. To użytkownicy dodają tam wszystkie informacje i to użytkownicy tworzą jak gdyby całą tą strukturę. Więc z roku na rok to się poprawia, z roku na rok wygląda to coraz lepiej. Użytkownicy dodają zdjęcia szlaków, zdjęcia ścieżek rowerowych, dodają mosty, gdzie są, dodają miejsca, gdzie są jakieś miejsca z jedzeniem, gdzie są serwisy rowerowe, gdzie są jakieś ruiny zamków, atrakcje, zabytki jakieś można znaleźć. Nawet jeżeli jest popuszczony jakiś szlak, to jest zdjęcie, jaka jest nawierzchnia, czy to jest szuterek, czy to jest asfalt, czy to jest kostka brukowa. Są zaznaczone strome podejścia, że na przykład trzeba wejść po schodach, czy jakieś tam powiedzmy 30-40 stopni podjazd. Cała masa różnych ciekawych, przydatnych funkcji, o których tu właśnie wspominasz i myślę, że warto angażować i rozwijać się komuta. Czym więcej osób będzie używało, czym więcej osób będzie korzystało z komuta, czym więcej osób będzie wrzucało tam jakiekolwiek informacje, tym będzie to bardziej wszechstronne dla każdego, użyteczne i przydatne. Są tam zaznaczone punkty, są zaznaczone całe odcinki, jakieś fragmenty, tras, całe single są pozaznaczone, mnóstwo tego jest. Czy w przyszłości planujesz więcej MTB na kanale? Nie planuję na ten moment żadnego MTB na kanale. Czy weźmiesz udział w 100 jezior? O, to jest to. 24 godziny ultra w Twoim rejonie. 9-10 kwietnia. Zastanawia się jeszcze, może tak, może nie, trudno powiedzieć. Jak u Ciebie z alkoholem? Na co dzień nie piję w ogóle żadnego piwka, żadnego wina, żadnego mocniejszego alkoholu. Jak jest okazja, wiadomo, ale to bardzo rzadko. Jak dobrać ramę, wielkość kół, ogólnie wielkość roweru do wzrostu? Mam 155 cm wzrostu i mam problem z doborem roweru. Kolejne trudne pytanie, na które nie znajdziecie odpowiedzi w internecie. Chociaż 155 wzrostu, to chyba SK, no nie ma innej opcji. A rama, wielkość kół, no to 29 cali, też chyba najeżdżone inne mi się nie dostało. Czemu ostatnio mało jeździsz na zawody MTB? Nie jeżdżę w ogóle na zawody MTB. Jakie błotniki do gravela byś wybrał, gdybyś mógł zostawić sobie tylko jeden komplet? Błotniki pełne, SKS-y, Race Blade'y, o których Wam jakiś czas temu wspomniałem, to są to błotniki typowo jesienno-zimowe na sytuacjach, gdzie cały czas pada deszcz, gdzie jest mokro, gdzie jest wilgotno. W ciągu całego sezonu raczej bym z nich nie korzystał. Okazyjnie pewnie lepiej sprawdzi się Assavery, ten taki długi szpodel. Więc jeżeli miałbym wybrać jeden komplet, to chyba byłby to Assavery. Czy jest sens zainwestować kilka setek w wymianę napędu linek opon starej krosówki na 26 calach, która służy do jazdy zimą 1200 km i latem do jazdy do pracy 5 razy w miesiącu i ze 2 razy rekreacyjnie na single tracku? Czy lepiej kupić nową 28, taką jak za 1300 zł na grupie Altus? Nowa 28 na grupie Altus za 1300, ja bym w to nie szedł.
Mam Road Plusa, którego mam na 38 mm opony typu slick, roczny przebieg 4000. Oszczędzam go zimą, czy dokupić mu drugi komplet opon na zimę i jeździć nim cały rok. To są twoje rowery, to są twoje pieniądze. Dlaczego ty się pytasz typa z internetu o takie rzeczy? Nie wiem. Skąd mam ci, na to, jak mam ci, w jaki sposób? Ja bym nie kupował 28 za 1300 na Altusie, bo to jest rower, z którego mógłbyś nie być zadowolony. Masz Road Plusa, jeździ na Road Plusie, masz tego gruza na zimę, jeździ gruzem na zimę i oszczędzasz Road Plusa. To myślę, że jest dobra opcja. Jedziesz w tym roku dłuższe Ultra 500 Plus, Vanoga 600. Czy zrobisz jakiś wywiad z najlepszymi gravelowcami w kraju? Myślałem nad czymś takim, myślałem nad serią podcastów z jakimiś gravelowcami, z ludźmi związanymi z branżą rowerową, ale pierwsza jest kwestia sprzętu, dobre mikrofony, jakaś normalna kamera, a nie GoPro. A druga kwestia jest tak, że nie czuję się swobodnie w obecności kamery, jeżeli z kimś rozmawiam. Jak nagrywam, pewnie zauważycie, zawsze nagrywam sam. No tu ja bym musiał sam sobie to w głowie przepracować, żebym ja się czuł komfortowo i wygodnie, a gdzie dopiero jeszcze drugi gość na przykład, który usiądzie przed kamerą. Więc jest to dla mnie ciężki temat, ale coś, co też chciałbym kiedyś zrobić. Interesujesz się jakimiś innymi sportami, jakie masz zainteresowania oprócz roweru? No to już powiedziałem. Kiedyś grałem w piłkę nożną, ale od 2 lat, 3 nawet chyba już nie gram. Ostatni raz w piłkę grałem w 2017. Też bym chętnie pograł, ale coś jakoś nie ma okazji. Gdybyś miał dobrego mechanika, który serwisuje rowery. Mam dobrego mechanika, który serwisuje rowery. To czy byś kupił zupełnie nowy rower typu gravel bądź MTB? Czy byś się skusił na złożenie roweru z lepszych części, przykładowo o klasę wyżej? Czy mam... Nie kupiłbym nowego roweru, na pewno, żadnego. Czy zdecydowałbyś się złożenie... O to na pewno, czy... Kurwa, co tu chodzi? Aż się spociłem. Gdybyś miał... Nie, dobra. Czy byś kupił zupełnie nowy rower, gravel bądź MTB? Czy byś się skusił na złożenie roweru z lepszych części, przykładowo o klasę wyżej? Wolałbym złożyć z lepszych części o klasę wyżej. Załóżmy, że tolerancja końcowej ceny złożonego roweru w stosunku do tego katalogowego ze sklepu będzie plus minus 500. To się nigdy nie wydarzy. Rower ze sklepu zawsze będzie tańszy niż złożony samemu na takich samych podzespołach. I to będzie duża różnica w cenie. Jeżeli chcemy złożyć sobie samemu na lepszych podzespołach, to będzie przepaść cenowa. Więc to pytanie jest bez sensu. Czy wierzysz w motywację? Czy wierzę w motywację? Trochę wierzę, a trochę nie wierzę. Bo na przykład, żeby wyjść w Wigilię w śniegu na rower na 4 godziny, nie potrzebuję jakoś specjalnie motywacji. Żeby wyjść latem na 12 godzin na rower, przejechać 300 km, no nie potrzebuję specjalnie motywacji. Żeby nagrać kolejny odcinek, nie potrzebuję jakiejś specjalnej motywacji. Ale żeby pójść na siłownię, trzeba potrenować. Kupiłem kartę Multisport, dzisiaj jest 10 stycznia, jeszcze nawet nie wiem, gdzie mam torbę z rzeczy. I buty, muszę poszukać, w piwnicy gdzieś. Nie mogę się zmotywować. Są rzeczy, do których nie mogę się zmotywować i są rzeczy, do których nie potrzebuję motywacji. Więc nie wiem, co z tą motywacją. Pewnie istnieje. Toe Overlap. Masz, miałeś, czy oznacza zbyt małą ramę, jak z tym żyć? Tak, nie, nie wiem. Toe Overlap to jest coś takiego, że but, jeżeli skręcamy przednie koło, to opona haczy nam oczubek buta. Ja mam rozmiar buta 46,5, więc w przypadku, gdy wybieram na pograniczy rozmiarów ramę mniejszą, to mi się zdarzała sytuacja, gdzie dotykałem, aczkolwiek to się dotyka tylko w momencie, gdzie stoimy w miejscu. W trakcie jazdy zupełnie to w niczym nie przeszkadza. Teraz w szosie tak nie mam, bo buty szosowe mam mniejsze, zdecydowanie bardziej przylegające. Mam drugi zestaw butów, takich zimowych, o rozmiar za duży i tam czasami w gravelu lekko czubkiem obcieram, ale to można z tym jeździć, nic się z tym nie dzieje. Czy będzie akcja zamówienia strojów kolarskich Team Zielony F16? Jest taki pomysł, prace trwają projekty, będzie coś takiego, będzie, dam wam znać oczywiście jeszcze osobno, ale będzie możliwość sobie zamówienia strojów, będzie limit ograniczony, będzie unikatowy, niepowtarzalny wzór, będzie wyprodukowane to przed znaną polską, renomowaną firmę, więc tutaj nie będzie na pewno żadnego w kwestiach jakości, to będzie prima sort. Będzie krótki okres na składanie zamówień, więc trzeba być czujnym, trzeba obserwować. I będzie limitowana, no bo nie jestem w stanie tego organizacyjnie sam wszystkiego ogarnąć. Po prostu będzie 50 sztuk, koniec, ani jednej więcej. Może za jakiś czas takie dropy pojedyncze będą się powtarzać, ale to na ten moment pracuję nad tym. Dlaczego nie jeździsz na trenerze? Nie cierpię. Nie lubię biegać, nie lubię jeździć na trenerze. Nie będę robił tego, czego nie lubię. Nie sprawia mi to żadnej satysfakcji. Zwift odpada. Jeździłem 2-3 sezony kiedyś tam. Nie, więcej. Padło światełko.
Więcej nie. Czy twoja żona ma jakiś rower? Żona ma miejskiego starego Holendra, żona ma MTB, Treka i miała też jeszcze singla. Kiedyś ja miałem, jakieś miałem Ostra, żonie zbudowałem singla, ja Ostra sprzedałem, żona na singlu nie jeździ, bo był teraz duży, więc ja na tym singlu teraz jeżdżę. Czy myślałeś o zakupie skarpet Dexrela? Skarpety Dexrela to są skarpety wodoodporne. Nie wiem, czy one się nadają do jazdy na rowerze, bo one w ogóle nie oddychają, nie przepuszczają powietrza. To są bardziej chyba do trekkingu. Kto jest twoim idolem, a dlaczego Lenin? Extrex. Extrex to jest taki śmieszek tutaj na tym kanale. Zawsze jakieś interesujące, ciekawe kwestie porusza. Nie mam żadnego idola, nigdy nie miałem. Nawet się na tym spotkaniu nie zastanawiałem. Masz konwoja z kolimatorem? Co to był za uchwyt? Jaka dokładnie wersja konwoja? Uchwyt to chyba ten, który pytasz z AliExpress. Konwoja, nie pamiętam, jaka to jest wersja. Mam ten kolimator, ale go nawet nie zamontowałem. Chyba chodzi o to, że kolimator bardziej rozprasza wiązkę, tak? A bez kolimatora jest taki bardziej punktowo. Mi z tym punktowym i tak to wystarcza w zupełności. I tak na maksymalnej mocy nie jeżdżę w konwoju. Ten drugi tryb to jest 30% mocy i to mi w zupełności wystarczy. Nawet po zmroku. Nawet jeżeli jest noc w środku lasu. Gdzie serwisujesz swoje rowery? Tam niedaleko kolega Robert serwisuje moje wszystkie rowery. Było 10 tysięcy. Jaki plan na 2022? Utrzymać minimum 10 tysięcy kilometrów. To już będzie sukces. Czy nie uważasz, że nagrywanie na YouTube'a i montaż wszystkiego przed komem to strata czasu? Nie. Czy można by ten czas wykorzystać na trening, czy serwis roweru, albo spacer lub wycieczkę? Montaż pewnie zajmuje sporo. Po co to robisz? Ten kanał. A po co ludzie siedzą przed telewizorem i oglądają TVN na przykład, albo Polsat? To nie jest strata czasu. Po co ludzie siedzą na Netflixie godzinami i oglądają seriale? To nie jest strata czasu. Po co ludzie grają w gry na komputerze całymi nocami? To nie jest strata czasu. Nie gram w gry kompletnie, nie oglądam telewizji kompletnie, nie, seriale czasami jak się obejrzę, ale też zasadniczo mało. W to miejsce po prostu siadam przy kompie, montuję, to mnie relaksuje, to mi sprawia dużo przyjemności i jest to, sam montaż też jest swego rodzaju hobby. Układanie tych kafelków, montowanie tego, składanie do kupy całej tej historii. Więc cały proces twórczy, wam też o tym mówiłem, od samego wymyślenia odcinka, przez nagranie różnych scen pojedynczych, później wybieranie tych scen w procesie montażu, dokładanie muzyki, kolorowanie tego, to wszystko jest jak gdyby jednym elementem mojego hobby, mojego zainteresowania. Robię to z pasji, z zamiłowania, sprawia mi to przyjemność po prostu. Czy serwis roweru? Nienawidzę serwisować, nie lubię tracić czasu, nie umiem, nie chce się mi brudzić, bawić, to więc wolę nawet z byle pierdołą zanieść rower do serwisu, żeby to był zrobiony porządnie, a ja w tym czasie sobie siedzę przy kompie i montuję. Czy masz ocenę rower? Plus i minus takiego ubezpieczenia, dla kogo warto, a komu całkiem to niepotrzebne. Nie jest to głupi pomysł, kiedyś już się nad tym zastanawiałem, nawet było ten film bardzo dawno temu. Ocen rower warto w momencie, gdy jeździsz na przykład na ustawki szosowe, bo OC obejmuje wyrządzenie, jeżeli wyrządzisz ty szkodę komuś. Na przykład jeżeli pojedziesz na ustawkę, tam będzie gościu miał szosę za 40 tysięcy złotych i ty mu się wrąbiesz w koło i spowoduje, że ta jego szosa będzie zniszczona, to on będzie chciał od ciebie odszkodowanie i wtedy z twojego OC takie odszkodowanie może zostać wypłacone. To jest sensowne rozwiązanie. Opony na zimę do gravela. Nie inwestuję w opony na zimę do gravela. Ja liczę cały czas, że ta zima za chwilę się skończy. Wczoraj, co miałem te słynne trzy gleby, mijałem kolegę, który jechał na MTB i miał z przodu oponę z kolcami, typowo zimową, no i mówi, że w śniegu spoko, fajnie, ale jak jest szklanka, jak jest, no to i tak się ślizga, i tak się ślizga. Słyszałeś o Squell Out Disc na piszczące hamulce i gdzie kupić? Chyba nie można tego w Polsce kupić. Jest to taka krem, pasta, którą się smaruje tarcze hamulcowe i teoretycznie nie powinny one piszczeć. Nie testowałem, nie sprawdzałem, nie wiem, czy są jakieś polskie zamienniki. Mi właściwie jakoś tarcze nigdy nie piszczały. Nie miałem z tym problemu. Czy możesz już żyć tylko z YouTube'a? Czy to prawda, że Trek będzie Cię sponsorował? Nikt nie będzie Cię sponsorował. Czy mogę żyć z YouTube'a? Oczywiście, że nie mogę żyć z YouTube'a. Nie było na YouTube'ie żadnej płatnej współpracy, żadnej płatnej promocji i w najbliższym czasie nie będzie, więc żadnego dochodu z tego tytułu nigdy nie miałem. Są jakieś tam zyski z reklam, wiadomo, aczkolwiek są to kwoty, które pozwalają, powiedzmy to w sezonie, na jakiś serwis, eksploatacyjne części, na wymianę podstawowych jakichś takich akcesoriów, gadżetów, drobnych rzeczy, opłaty wpisowego, czy jakieś tam wyjazdy, więc jakby sobie całą tą moją zabawę rowerową sobie finansuję z tego, ale nic poza tym. Generalnie dokładam do interesu i to dokładam sporo.
dużo inwestycji. Tutaj się patrzę właśnie do Was z GoPro 10, którą jakiś czas temu wymieniłem, bo stara GoPro 6 była już dość mocno wyeksploatowana. Wszystkiego rodzaju adaptery, mikrofony, lampeczki, które właśnie padły, czy chociażby komputer stacjonarny, który musiałem sobie złożyć w styczniu. Tylko i wyłącznie pod montaż tak naprawdę, monitor, słuchawki, głośniki. To wszystko są niemałe pieniądze, które zainwestowałem z własnej kieszeni, mi się to nie zwróciło. Jest kilka pomysłów, jest kilka projektów na horyzoncie, które w jakiś sposób będą mogły chociaż w niewielkim stopniu sfinansować tutaj ten kanał, ale to tym też dam Wam znać za jakiś czas. Szosowe opony do gravela, do jazdy na szosie. Szosowe opony do gravela, do jazdy na szosie. Po co szosowe opony do gravela? Gravel na gravelowych oponach też może jeździć po szosie. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Masz może jakieś złote rady, jak zaliczy się bombę na koniec traski, a jeszcze 50 km do końca. Sok pomidorowy nie stawia na nogi momentalnie, albo krówki. Bardzo duży, mocny zastrzyk cukru. Jak zrobić takie ładne zdjęcia? Moim zdaniem te zdjęcia nawet nie są średnie. Ale wszystko jest kwestią doświadczenia, po prostu trzeba chodzić i robić zdjęcia. Żeby robić dobrze zdjęcia, wyszukiwać różnych ciekawych kadrów, ujęć. Jakie jest Twoje zdanie o zabezpieczaniu roweru różnego rodzaju foliami? Czy stosowałeś, lub czy będziesz kiedyś coś takiego stosował? Nie lubię folii, nie lubię obklejać, nie stosowałem nigdy w żadnym rowerze. Wiąże się to z tym, że po prostu nie przykładam aż tak mocnej wagi do rowerów. Ludzie, rowerzyści dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa to są osoby, które kupują rowery nowe, kupują na lata, chcą, żeby im służył, nie wymieniają często rowerów, oklejają, zabezpieczają, dbają, jeżdżą na zimę jakimś zastępczym gruzem. To jest spoko. Ja na przykład często wymieniam, często zmieniam, nie obklejam, nie zabezpieczam. Nie lubię tej folii. Gdzieś pozabezpieczałem, żeby założyć te błotniki, to mi się wszystko odkleja, tam się zbiera piach, nie podoba mi się to. Czy polecasz jakieś suplementy dla osoby trenującej kolarstwo? Polecam dla osoby trenującej kolarstwo skupić się dość mocno na dobrze zbilansowanej diecie. Zwracać uwagę, co się je, ile się je, o jakościowe jedzenie, a suplementami można się zająć na samiutkim końcu. Suplement to jest uzupełnienie dobrze zbilansowanej diety. Jeżeli dieta nie jest dobrze zbilansowana, to suplementy nie mają sensu. Ja używam kwasy omega-3, witaminy D3 plus K2, i to właściwie wszystko. I białko serwatkowe, naturalne, bez smaku, bez zapachu, bo nie jem mięsa na co dzień, więc czasami po treningu szejka z banana i z takiego białka sobie robię. Czy planujesz odwiedzić Dolny Śląsk? W okolicach Wrocławia nie tylko jest bardzo dużo fajnych miejsc, wszędzie jest bardzo dużo fajnych miejsc, być może kiedyś, ale jakichś specjalnych planów nie mam. Co sądzisz o kolarstwie zawodowym? Czy oglądasz na przykład Eurosport? Zero. Nic nie oglądam, nie interesuję się kolarstwem. Jeździ się z żoną na wspólne wycieczki rowerowe? Rzadko, ale jeździmy. Częściej chodzimy na wycieczki piesze po górach na przykład. Rozumiem, że dużo lepiej nagrywać się, kiedy nikt nie patrzy, choć pamiętam, że wielki brat zawsze. Czy wybór miejsc nagrywania tymi pomalowanymi ścianami w ruinach zamiast na przykład na łonie natury jest celowy i czy jak samo to wychodzi? Czy nagrywać się, gdy nikt nie patrzy? Tak, trochę się stresuję, pomimo tego, że robię to już bardzo długo, zawsze się stresuję, jeżeli nagrywam, a ktoś jest tu gdzieś w zasięgu, a pomalowane ściany, ruiny, jakieś tam stare, zniszczone budowle, co jakoś zawsze mnie to interesowało i zawsze lubię gdzieś tam wypatrywać po drodze jakichś ciekawych miejscówek, bardziej oryginalnych niż łono przyrody. Łono przyrody jest wszędzie, każdy widzi. I to było ostatnie pytanie, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie, żegnam się, przesadziliśmy chyba z tym, nie wiem ile to wyjdzie, nie mam podglądu. Żegnam się, do widzenia, widzimy się niedługo, siemanko, narka, cześć.